bardzo fajnie. Natomiast na piątym miejscu Ania Chomicz-Szabłowska z Kowar także. Czwarte miejsce. No, przegrała niewiele z Magdaleną Hamerską z Bydgoszczy, ale to są doskonałe wyniki. Natomiast w kategorii panów, ja tutaj wspomnę szybciutko, tam wrocławianin, pan Sławomir Pieczurowski wygrał przed Sebastianem Grodeckim. Prosimy na start Stanisława Maślaka z numerem 173 i z numerem 177 Emila Tokarskiego. I 176 Dominik Kwaśnik z Marciszowa. Na starcie z numerem 174 Dariusz Uryga. Brzezia Łąka. Kto to wie, gdzie to jest Brzezia Łąka? Koło Wrocławia to jest, tak? To wy się tak ganiacie tam w tym Wrocławiu? Tak psie pole, Kizia Łąka. Rozumiem. Iglica, Bielany, do domu, kolacja, do pracy i z powrotem. No, dobra. Ustabilizowany tryb życia. 175. I za chwileczkę zobaczymy z numerem 176. Jednego z młodszych uczestników, Dominik Kwaśnik z Marciszowa i Emila Tokarskiego, także z Marciszowa. Z numerem 176 Dominik Kwaśnik Marciszów. Z numerem 176 Dominik Kwaśnik Marciszów. A77 Emil Tokarski z Marciszowa. Dzisiaj natłok imprez sportowych. Zawody biegowe pod górę i kolarskie na Przełęcz Okraj. W Jeleniej Górze rozpoczyna się międzynarodowy turniej piłki ręcznej kobiet. Stor Cup. Są Białorusinki, Litwinki, Czeszki, Niemki. Zespół z Kielc i KPR Jelenia Góra. 178 Grzegorz Traczyk ze Zgierza. Czy Jelenia Góra wygra? Trudno powiedzieć. Wicemistrzynie Białorusi, trzecia drużyna Litwy, szósta drużyna niemiecka, Slavia Praga będzie też wicemistrzem. No jakby wygrał, to dobrze. I teraz numer 179, Mieczysław Gadzina z Bukowca. No to niedaleko. Stanisław Gadzina. Panie Stasiu, to jest ciekawa sprawa. Biją gorące brawa panu wszystkie panie w wieku pomiędzy 38 a 40 lat. To jest zaskoczenie. Pan ma taki bardzo zawężony punkt zainteresowania. Między 38 a 40. A płeć, kolor włosu i charakter nieważne. No, pan to słyszał? No, na takim dopingu to można zahamować przed Pragą dopiero. Dobrze. 180. Kto to jest? Robert Eliasz. No to państwo już wiecie, że to jest kowarzanin. Robert Eliasz z Kowar. Robert Eliasz z Kowary. Kategoria K4, MTB i kolejny Skowar Jerzy Gadomski, numer 181. Jurecku, czego ci życzyć? Ja wiem, że ty nie wystartujesz w wyborach Miss Polski. Jak są wszystkie modelki takie ładnie startujące, to się podaje wymiary w biuście, w talii, w biodrach. U niego jest wszystko równe. Po 96. Wszystko równe. 182. Jan Nowak Bukowiec. Jan Nowak Bukowiec. Czy pan wie, że to są brawa zobowiązujące? Potem przez tydzień pan się nie wypłaci płonącymi lodami.
Aś se pan nagradił, ale se pan nagradził. On mi teraz podpowiada, tak mi specjalnie tak robi. Z numerem 183 Grzegorz Bogdajewicz z Ostrowa Wielkopolskiego. Dwaj zawodnicy z tego miasta wystartują. Pan Grzegorz Bogdajewicz w tej chwili i za moment pan Wojciech Kokosiński z Ostrowa Wielkopolskiego. 183-184. 184 Wojtek Kokosiński. I potem 185 Dariusz Tesmer z Nowej Rudy. 184. Wojtek Kokosiński, kategoria K5 szosa. A ta kategoria, tak, to już mężczyźni po wojsku. Ale tu Jola dobrała pan melodię, aleluja. I 185, Dariusz Tesmer z Nowej Rudy. Śpiewa Leonard Cohen. To nie ten ksiądz taki słynny z tego klipu telewizyjnego. Nie. To jest oryginalne nagranie Leonarda Cohena. 185, Dariusz Tesmer z Nowej Rudy. I 186, Michał Przemieniecki z Lubawki, za nim Alfred. Także Przemieniecki i także z Lubawki. A na końcu będzie Marcin Krzywonos. Inne nazwisko, ale ta sama miejscowość, te z Lubawki. Się uparli. Michał, teraz będzie Alfred, a potem będzie Marcin. Z numerem 187 Alfred Przemieniecki z Lubawki, kategorii K5 na szosie. I numer 188 Marcin Krzywonos z Lubawki. Z numerem 189 Andrzej Draus, Jelenia Góra. Andrzej Draus, Jelenia Góra. Na popielato dzisiaj się będę. Za moment z numerem 190 zobaczymy Piotra Czerniaka, Bogusław Gorcet. Tak, Bogusław Gorcet. Wszystko dobrze, Bogusiu, w Górce. I potem z numerem 191, to będzie Paweł Kanecki. 190 Piotr Czerniak, Bogusiu, w Górce. Gra. A potem 191, Paweł Kanecki, Kowal. No dobra. Wszystko w porządku. Nie tak jak w polityce, takie ni w PiS, ni w PO, tak to mówił, tak? Kto to mówił? Aha, kabaret tej. No dobra. 191 Paweł Kanecki, Kowar. I numer 192 Ernest Cebula z Lubawki. Ernest, ale ty razem z Rysiem Długoszem przyjechałeś, tak? Razem przyjechaliście? A cały klub, to wy macie taki MTB Lubawka.
No ale to czekajcie, jak cały klub tu przyjechał, to kto został dzisiaj w Lubawce filmować miasta? A ci, co się modlą. No. Niech słuchajcie. Ryszard Długo z Lubawki, potem Janusz Kraskowia, Jelenia Góra. Panie Januszu, słyszałem, że największe nieszczęście jest 21 listopada. Klnie na pana, jak nie wiem kto, listonosz. A wiecie dlaczego? Ma wtedy imieniny. Wszyscy życzenia mu przysyłają. Sąsiedzi machnęli ręką po ostatniej prywatce, jak zrobił. Do tej pory dzielnicowy nie może wszystkich protokołów przesłuchań pozbierać. No ale tak to bywa. 190 życie jest życie, oczywiście. 194 Janusz Kraskowia w Zielonej Górze. Dobrze, Tomasz Gireń z Wałbrzycha i Jacek Mróz także z Wałbrzycha. Kolejno z numerami 195, 196. Jest. Wszystko jest w porządku w takim razie. Tomasz Gireń z Wałbrzycha, 196, Jacek Mróz, także z Wałbrzycha. Jacek Mróz z Wałbrzycha. Myśmy się tutaj skonsultowali, ja już wiem nawet o której godzinie się skończą się starty. Proszę się nie martwić. Za półtorej godziny. I 197 to jest Waldemar Twardziszewski. Waldemar Twardziszewski jeździ na rowerze. Biega na nartach, uprawia ogródek i podobno chce teraz wystartować w nauce gry w szachy. Takim wytrwalcom, co to śpiewał Louis Armstrong. Tak popatrzyłem na pana, to pan chyba w tych czasach nic nie robię, tylko na dancingi chodzi, bo ta nóżka to tak popracowała, że daj... Ojojojojoj. Z numerem 198. Sławomir Banaszak i teraz Piotr Pacuk, Kalwaria Zebrzydowska. Ale przynajmniej z nazwy miejscowości, w której pan mieszka, dostanie pani zbawienie. Kalwaria Zebrzydowska. Prosimy zawodników z narami 202, 203, 204. Prosimy na start. Jak nie przyjedziecie na start, my wyłączymy muzykę, naprawdę. I z numerem 200 Monika Balicka Kocher. Tak mam wpisany na liście startowej. A nie, Maciej Widla, przepraszam, Monika 201. 201. No właśnie tak patrzę, Monikę pamiętam. A tu siedzi chłop jakiś, no. I niby ten sam numerek, nie? No, to jest właśnie to, na co czekałem. Pani Monika. Była na tyle znaną postacią, że aż oni piosenkę napisali przecież, prawda? Rudy Schubert to śpiewa, prawda? Monika. Zawodnicy z numerami 205, 206, 205, 206. Rusza z numerem 21 Monika Balicka-Kochal teraz, Grzegorz Walczak i Dominika Niemiec. Jelenia Góra, Kamienna Góra. Połączone siły. Kto do kogo jeździ? Tak? Tak? No tak. Rozumiem, że tak. Z Lubawki do Jeleniej Góry.
Zawsze to fajnie do miasta pojechać, nie? A co on będzie na wieś jeździł? Że... Kamienna Góra? A ja nie powiedziałem, że to jest wieś. I teraz 203. Dominika Niemiec, Kamienna Góra. MTB, to jest kategoria Open Kobiet. Dominika Niemiec. Kto z Państwa chce kupić samochód Renault? Jest numerem 205. Henryk Tokarski z Sobótki. Henryk Tokarski z Sobótka. Henryk Tokarski, Sobótka, kategoria K7 na szosie. Słuchajcie, ja jestem zbudowany. Pan Henryk w tej chwili złożył nieomalże deklarację, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, nieważny jest wynik, mam 60 lat i wiem, co robię. Proszę Państwa. No proszę, no pan nawet nie wiedział, że ja pana podsłuchuję, no. 206. Henryk Piotr Tokarski z Wrocławia. Henryk Piotr Tokarski z Wrocławia. Henryk Piotr Tokarski z Wrocławia. Słuchaj, to nie jest tak, to jest właściwie uzasadnione, że tym jest Wrocławia. Oni się muszą od czasu do czasu wyrwać do świata większego jakiegoś tam z tego Wrocławia, sobie jechać rowerami, takie poczucie komfortu mieć, takie tam, jak sobie potem mijają te pola i dopiero mogą zobaczyć, jak naprawdę wygląda krowa. 207. Kto to jest? Wojtek Bujak z Jeleniej Góry. Wojtek Bujak z Jeleniej Góry, 207 i potem 208. Stanisław Stasiu Werner. No, ma takie żółte okulary, że nawet nie wiedziałem, że Stasiu Werner startuje w tym wyścigu, chociaż on w zeszłym roku da się tak też startował. Stasiu Werner startował. 208. Stanisław Werner z Jeleniej Góry. I na z numerem 209 zobaczymy Wojciecha Sałapę z Mysłakowic. Wojtek Sałapa Mysłakowica, a tu Staś Werda pojechał teraz. Staś Werda i z 209 numerem Wojtek Sałapa z Mysłakowic. Numer 210 Kamil Adamski z Gorzelc-Łaków. I 211 zobaczymy Sebastian Dycha z Lubania. Erus. Erus. 210 Kamil Adamski z Gorzelec Łagów i z numerem 211 Sebastian Dycha z Lubania. Ja tutaj widzę, że wielu z Państwa robi zdjęcia nawet telefonami komórkowymi. Już tego Facebooka to nie można będzie otworzyć. Tak to bywa. Mariolka Tatowicz się śmieje, bo my sobie tam romansujemy na tym Facebooku i dlatego tak jest. ...211 Sebastian Dycha z Lubania i potem Grzegorz Zając z Bogatyni. Nie dość, że pobieg, to jeszcze przybieg. Z numerem 212 Grzegorz Zając z Bogatyni. Grzegorz Zając z Bogatyni.
rusza na trasę z numerem 213 Robert Wilkowiecki Hełstówek. Gdzie to jest Hełstówek? Mariola, ty wiesz, gdzie jest ten Hełstówek? Mariola, gdzie jest Hełstówek? Aha, Wrocław Oleśnica, no nie. A dużo tam ludzi mieszka? A 200? Wszyscy na święta przyjadą. Dobra, 214. Miłosz Kozik z Karpacza. Miłosz Kozik z Karpacza. Na podejście startowym Jakub Nakielski, także z Karpacza. Jakub Nakielski, Karpacz. Za nim z numerem 216 Ryszard Kryk, Solniki i Maciej Gąsiewicz, Bielany Wrocławski. Szukamy natomiast Michała Chojnackiego z numerem 219, który mieszka we Wrocławiu, ale powinien być Kowarem. Na starcie z numerem 216 Ryszard Kryk, Solniki. Michał Chojnacki proszony jest na start. 219. Gdy ktoś z Państwa, który nas słyszy, zobaczył ten numerek bardzo... O, jest już. Sam sobie podpowiedziałem, dobrze. 217 Maciej Gąsiewicz i teraz Dorota Gąsiewicz, Duszniki Zdrój. Mieszkacie osobno? Ach, bratanek, tak? Nie, wyglądacie nieźle. W rodzinie są takie różne historie znane z literatury fachowej i opowiadań turystów zagranicznych, że nigdy nic nie wiadomo, co się dzieje. No dobrze. Pani Droga. Duszniki Zdrój. Bielan. Chopinowski. Skądzie się? I pani go obejrzała, wysłuchała na rowerze. Dobrze. I z numerem 219 pan Michał Chojnacki z Wrocławia, bratanek. I z numerem 220 Józef Czubski ze Świdnicy, który rozpoczyna dużą grupę, zresztą Świdniczan, trójka z nich teraz będzie przed nami, Marek Stępniak i Radosław Stępniak. Na razie z numerem 220 Józef Czubski, Świdnica, potem Marek, Świdnica, Radosław, Świdnica i Wiesław Król z Kurowa Małego. Tak to się ułożyło. I ruszamy. Marek Stępniak, Świdnica. 222 Radosław Stępniak, Świdnica. 223 Wiesław Król, Kurów Mały. 224 Paweł Perkowski z Oławy. Znowu 222, Radosław Stępniak, Świdnicy. D-
223 Wiesław Król Oławy i 224 Paweł Perkowski Oławy. I potem dwaj panowie z Lubach. 223 Wiesław Król. Jesiu, jak będziesz śpiewał, to wyjdzie dźwiękowe zdjęcie. Widzisz to? Cyk, to jest zdrowaś Maria. 224 Paweł Perkowski. Paweł Perkowski, 224. I potem z numerem 225. Kto to jest? Małgosia. Małgosia. Nie, bo ja popatrzyłem na koło rowerowe i tak mi się skojarzyło. A to Małgosia. Małgorzata, tak. Małgosia to jest taka mała. Ta mała taka. No do 18 lat Małgosia, powyżej Małgorzata. A powyżej 40 Małgocha. A powyżej 50 idź stara. 220. Nie, ja sobie. Małgorzata Kondo. Nie, w internecie trafiłem. 26 to Marek. Aha, i tutaj też. Mistrzyni przodem, personel za nią. 226. Marek Kondo z Lubawki obudowy. Dobra, 227. Jacek Bordon. Jacek Bordon, Szczecin. To taki sympatyczny, sympatyczny Szczecin. 2, 1 i rusz. 229. Z tym numerem wystartuje Sławomir Hatlaś, mieszkaniec Kamiennej Góry. 5 MTB. I z numerem 230 Roman Pindel z Jaworzyny Śląskiej, potem będzie Piotr Szwedowski z Ulistrowice. Róża z numerem 229 Sławomir Hatlaś. I potem z numerem 230 Roman Pindel. I mamy już pierwsze wyniki. Zaraz zobaczymy, czy czas jest. No zgadzamy się. Prowadzi Paweł Kimbord. Stalwi Sport Szklarska Poręba. On wystartował z numerem 119, jak Państwo pamiętacie. 35 minut 52,9 sekundy. Natomiast w kategorii MTB Piotr Bereźnicki z Jeleniej Góry przed Sławomirem Czubakiem z Karpacza i Janem Myszkowskim. Czas mniej więcej 40 minut. Oczywiście to jest orientacyjny pomiar czasu, bowiem zależy to od tego, jakie wyniki uzyskają następni zawodnicy. Na razie taki mieliśmy układ na trasie. Więcej 35 do 40 minut, taki jest czas podjazdu. Z numerem 231 Piotr Szwedowski z Ulistrowicy. A z numerem 232 Łukasz Czemarzamowicz. Czemarza. Stary Wielisław. Tak, Czemarmazowicz, właśnie.
potem Bogdan Koc i Kamila. I Kamila Sokolek. Dobrze, jest Kamila. 233. Bogdan Koc. Bogdan Koc. Z Wilkanowa. Wilkanowa. Nawet pokombinowali wam numery, no, nie po kolei. 323 Kamila Sobkowiak z Łodzi.